Cześć, witajcie, ja jestem Huda, to jest GTA 3, odcinek 18 chyba. I tam leci sobie samolocik. Ale dobra, my ostatnio robiliśmy misję A, tak więc dzisiaj przejdziemy do misji D. I najpierw musimy sobie znaleźć jakiś środek transportu, ponieważ jesteśmy w mieście drugim, a misja D jest w mieście... Znaczy my jesteśmy w mieście trzecim, a misja D jest w mieście drugim. Dobra. Tu na razie nikogo nie widzę. Dużo ludzi na ulicach, jest noc, ktoś tam sobie skakał przez płot chyba. Jest noc i nie ma żadnych samochodów, wszyscy chodzą chyba na pieszo. Udałem się do jakichś barów pewnie, jakieś takie przestępcze życie, tutaj jest kolej z bronią. Ja też mam broń, ja mam baseballa, ja mam większą broń, patrz. Teraz mi możesz... Fuck. Chciałem w niego przymierzyć, ale zminimalizowałem, nie mogę tutaj celować, zapomniałem. Dobra. Serio, ja chcę jakiś pojazd. No, na parkingach też nic nie ma. Co się stało? O, jedzie, coś jedzie. I już nic nie ma. O, jest, jest, nareszcie coś jest. Możemy wreszcie udać się do naszej misji D. Mam nadzieję, że będzie łatwa i szybko nam z nią pójdzie. Chyba tylko jeden odcinek był na razie taki, że udało nam się wykonać 3 misje i wszystkie 3 za pierwszym razem bez żadnych powtórzeń. Tak było, pamiętam. 3 albo 2. Ale to był chyba jeden z najlepszych odcinków w moim wykonaniu. Wszystkie inne, chociaż raz jedną misję powtarzaliśmy. Dobra. Teraz musimy wyjechać w górę. Czemu ta gra się tnie? Mój komputer nie wyrabia! A GTA 3 jest za mocna mojego kompa. Nie wierzę. Dobra. Nie, serio nie wiem czemu to się tnie. Ej, to się serio tnie. Nie wiem czemu. Dobra, to jest dziwne. Wiem, że w GTA 4 chyba był taki błąd, że jak się skręcało kołami, to ten, to cięło. Ale tutaj, nie wiem, jadę prosto, nie ścina, skręcam, też nie ścina. Nie wiem czemu tam ścinało, nieważne. Jedziemy już do misji D, nadal. Dobrze. No i tutaj już jest było więcej różnych samochodów. Nie wiem, czemu my mieszkamy w takiej dzielnicy, gdzie nikt nie jeździ żadnym pojazdem, tylko wszyscy chodzą na pieszo. Dobra, zaraz będzie trzeba ogarnąć te czasami ścinki, ponieważ one mogą mi przeszkodzić w zrobieniu misji. Gdzieś tu zaraz powinien być wyjazd do miasta numer 2. Gdzie on będzie? Tutaj. Już go widzę teraz. Gaz do dechy! Jedziemy! Pod górkę ten samochód się nie rozpędzi chyba, ale mijamy wszystkich. Świetnie, mijamy lepsze. I tego też miniemy. Most się podnosi. Nie zdążyliśmy, niestety. I teraz wszyscy nas dogonią. Nie, niech to. Dobra. Musimy czekać, aż ten most znowu się opuści. No, minąłem tylu, a za mną są dwóch. Dobra. No, szybko poszło nawet. Dobra. 3, 2, 1, start! Świetnie, idealnie. Najlepszy start. A inni jeszcze stoją. Dobra. Misja D będzie w tamtą stronę. Tak więc trzeba zrobić coś takiego i nie do parku. Chciałem na drogę. Dobra, na szczęście już wiem, że ta woda mi nie grozi. Tutaj sobie mogę spokojnie chodzić. Ale w wodzie też chyba nie powinno być takich pożarów. No dobra. Niech będzie. Teraz tą trzeba wyskoczyć. No prawie się udało, prawie. Jeszcze raz z wyższej górki. Teraz jest, teraz się udało. Teraz się udało. I jedziemy. Nie wiem, czy na nagraniu widać te ścinki czasami. Jeśli tak, to przepraszam. Jeśli nie, to super. Dobra, misja D. Misja D gdzieś tu powinna być, tak mi się wydaje. To jest ta dzielnica, chyba, czy nie? Nie wiem. Tak, wjedziemy sobie w słupek, czemu by nie? Może przy okazji zburzymy budynek. To tutaj... Tutaj chyba było kasyno gdzieś, czy nie? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Dobra. Chyba w ogóle zaraz złą drogą jadę, będę musiał znowu skręcać w lewo. Nie wiem, czemu skręciłem w prawo. Ale tak jakoś wyszło. Strzelnicy. Strzelnicy jeszcze tutaj nie mamy. GTA 3 akurat tutaj jest słabo rozwinięte pod niektórymi zabawami, ale niedługo przejdziemy do Vice City. Tam będziemy mieli jeszcze motory w dodatku.
I jeszcze jakieś atrakcje? Chyba nie wiem, nie pamiętam. Nie, łodzią tutaj też możemy pływać, to nie wiem. Dobra, motory dojdą, na pewno wiem, a co jeszcze, to nie wiem. Dobra, zaczynamy misję D. You are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Okej, mamy eskortować coś. Aha, mam jechać tym samochodem. Już myślałem, że się udam do mojego domku po mój samochód kuloodporny, ale dobra. Aha, czyli ja jednak potrzebuję samochodu, tylko mam eskortować. Tylko. No dobra, teraz ten kuloodporny by mi się przydał, ale tak naprawdę to ja nie wiem, gdzie mieszka. Niestety. Czy mam 50 życia tylko? Nieładnie. No, tak, zajedź mi drogę, jak zawracam, nie widzisz, że kierunek puszczam. Jedziemy. Mam nadzieję, że ci się uda tym samochodem, chociaż mam co do tego złe przeczucie. Ruszamy, zaraz będą strzelać. Mam nadzieję, że on jest kuloodporny. Ten, którego eskortuje. Nie mój, bo mój to zaraz padnie. Będę musiał go wymieniać. Ciekawe, czy jak wysiądę z samochodu, to przegram misję. Czy będę mógł sobie spokojnie zmienić po prostu. Dobra. Na razie jest spokojnie. Zaraz pewnie wyskoczą Kolumbijczycy i wszystko zniszczą. I ktoś do mnie przyszedł, fuck! Dobra, już jestem, możemy kontynuować naszą eskortę. Śmieciarka wyjechała, myślałem, że przez chwilę będzie chciała zajechać drogę naszemu konwojowi. Konwojowi czy konwojowi się mówiło tak? Ciekawe, jak daleko mamy jechać. Na razie jest spoko, tak? To ja mogę ją eskortować, że nic się nie będzie działo, ale... No. Tutaj na pewno coś się stanie za chwilę. Tak być nie może, właśnie, są Kolumbijczycy. Dokładnie, idźcie sobie. Ja ich moim autem niestety nie przepchnę. Ale oni też cela jakiegoś super nie mają. I już ich nie ma. I mogę gonić mój... Oni jadą za nami. Dobra, ale wybuchli po drodze sobie. Okej, tak, mogę ich eskortować, tylko nie wiem ile naboi mi starczy i czy... Więcej ich na pewno jeszcze wyskoczy. Jeden samochód Kolumbijczyków to nic. Zaraz będą nowi. Słyszę most. Czy my jedziemy do miasta trzeciego? Kolumbijczycy. Tak, przejechałem Kolumbijczyka, który strzelał do mojej ciężarówki i goni mnie za to policja. Super. Świetnie. Dobra. Tu jest Kolumbijczyk. I strzelam. Musisz jechać przez tą dzielnicę. No i sobie... A, dobra. On przejechał wszystkich ludzi i jego policja nie goni. Goni oczywiście mnie. Weźcie mnie, zostawcie, proszę. No, policja nas eskortuje. Mamy eskortę policji. Super. Trzeba zajechać drogę temu Kolumbijczykowi. Fajnie by było, jakby gdzieś walnął zaraz, to mogę go zastrzelić. Oni nie umieją strzelać z samochodu, więc jest dobrze. Dobra, jeszcze trzy naboje mi zostały. Czyli jeszcze tylko trzy samochody Kolumbijczyku mogę za... Nie, jedź koło mojego, nie! A dobrze, mojemu się nic nie stało za bardzo. Czemu mnie zaczęła gonić policja za ten wybuch? Jedziemy tunelem. O, jak w tunelu zaatakują, to może być ciężko. Muszę sobie wymienić jakiś samochód, bo mój się już dymi. Jakiś ładny, dobry chciałbym znaleźć. Zobacz, tutaj nic takiego super nie widzę. Dobra, zajedziemy. Ja się pojadę do przodu. O, biorę tego. Dobra, ciężarówka widzę, że się przepycha. A ona zbiera chyba największe uszkodzenia od broni. Czemu było nie mnie policja znowu? Czy to o tą ciężarówkę, że ona... Weź... Nie, no serio. Jaja sobie robicie. Ta ciężarówka pcha tego. Fajnie. O, mogę patrzeć na nich. Wow. Nie, chyba nie pchają, ale tak blisko siebie jadą. Zresztą nie wiem. Ej, masakra. Dobra. Tunel na razie bezpieczny. Jedzie tylko z tyłu policja. Policja chyba nam nie grozi, nie? Tylko Kolumbijczycy. Nie wiem zresztą. Policja mi tylko grozi. Jak kogoś przejadę czy coś. Dobra. Może ta misja pójdzie szybko i łatwo. Kolumbijczyk! Kolumbijczyk, trzeba go przejechać. Policja mnie będzie za chwilę gonić. Weź ty idź w ogóle. No mów już, starczy. Fakt, ciężarówka mi uciekła. Damn it!
Jedziemy, 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 jedziemy. Gdzie ona pojechała? Super, nie ta nie mogę przejechać na moją stronę. No nie! Come on! Nie chcę przegrać w taki sposób, że mi ciężarówka moja ucieknie. Ona nie jedzie szybko, jeszcze ją dogonię. Policja mnie goni, oczywiście, super. I są przede mną. Zaraz pewnie we mnie cofną. Nie? Dobrze. Gdzie jest moja ciężarówka? Fuck. Na razie jej nikt nie bije. Ale dobrze też nie jest. Da, pojechali chyba prosto. Nie na lotnisko. Dobra, pierwszy raz będę jechał tą trzecią tunela w pro... A nie, dobra, jedna na prawo skręci na lotnisko, czyli widzę na mapie. Czyli jest dobrze. Jest dobrze, nikt ich nie goni. Nie widzę Kolumbijczyków. Jest dobrze, już ciężarówkę chyba widziałem, tak? Czyli tak jest, widzę ich. Pięknie, udało mi się ich dogonić. Ale nieźle mi uciekli. Już się bałem, że naprawdę przegram przez to, że mi uciekli. Ale nie wiem, na jaką odległość mogę ich opuścić. Ciekaw jestem, czy przy wyjeździe z mostu coś będzie. Znaczy z tunelu. Jakaś blokada Kolumbijczyków pewnie. Zaraz sprawdzimy. Nic nie ma? Nie ma nic. Aj, są! Są Kolumbijczycy. Są Kolumbijczycy. Okej. Okay. Kurde! Trzeba uciekać. Stój! Stój! Proszę cię, stój! Damn it. Nie jest dobrze z moim życiem. Dlatego chciałbym ich... załatwić. Da, ciężarówka się przebiła. Bez większych problemów. Też chciałbym się przebić. Okej. Okay. Mam 11 życia. Ja prędzej zginę niż ona. Niech to Kolumbijczycy. Już jadą. Dobra. I nie. Muszę ogarnąć to minimalizowanie się gry. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Nie wysiadam na razie, póki oni są za mną, ponieważ boję się, że mnie przejadą po prostu. Nie, no karetka. Co wy robicie? Z nimi współpracujecie? Super. O nie, oni będą do mnie strzelać za chwilę przecież. Dobra. Aj, moja ciężarówka jest w bardzo kiepskim stanie. Ona już dojeżdża na miejsce, ona dojeżdża na miejsce, jest dobrze. Jest dobrze, nie, koleś, zostaw mnie. Fuck, 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 fuck. Czy on mnie zastrzeli za chwilę? Nie! Moja ciężarówka była na miejscu. Damn it. Fuck, 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 fuck. Widzimy się, jak już będę wyjeżdżał z tunelu. Dobra, zaczynamy eskortować ciężarówkę i boję się, że... teraz możemy nie pójść tak dobrze jak za pierwszym razem. Za pierwszym razem przeważnie mam najlepsze wyniki. Oj, uderzyłem w policję i mnie nawet nie gonili. Dobra, widzimy się jak już będę gdzieś w tunelu. Moja ciężarówka już wygląda kiepsko przed wjazdem do tunelu. Nie potrafię żadnego teraz załatwić. Dwóch ją goni, no. Oni nie chcą gdzieś uderzyć. Dobrze, żebym mógł do nich strzelić. No, może teraz. Może teraz. Tak, super, wyleciałem w górę. I nic z tego nadal. I gonimy ich dalej. No nie mogę. Nie, moja ciężarówka tego nie przetrwa. W tym momencie. Chociaż teraz. Teraz jednych zniszczę. Dobrze. Jednych mi się udało. Ale co z resztą, która już niszczy moją tutaj ciężaróweczkę kochaną, no. Dobrze. Ale ja się boję, że ta ciężarówka jednak nie dojedzie na miejsce. A teraz po prostu stąd nie mogę wyjść, bo mnie wyciągają ciągle z samochodu jacyś goście. Gdzie moja ciężarówka? Już pewnie zaraz zginie. Okej, tym razem nie było Kolumbijczyków w tunelu. Nie wiem czemu, może to byli ci, co pierwszy za nami jechali. Nie wiem, ale będą na pewno przed tunelem. Więc ciężarówka, jedź, jedź szybciej. Idę poszukać Kolumbijczyków. Nie, no jeszcze zostało trochę czas. A nie, już jest tutaj za chwilę wyjazd. Zaraz będziemy skręcać. Może tym razem się uda, ale ciężarówka jest naprawdę kiepskim stanie. Oni ją strasznie zjechali wtedy pod koniec, pamiętam, więc wątpię, żeby się teraz... to udało. To będzie trudne, naprawdę. Bardzo trudne. Okej, okay, jest wyjazd z tunelu. Teraz trzeba załatwić tego na górze. Dobra, jedźcie! Nie mam czasu. Ciężarówka moja za mną jedzie. Mam tylko jedną broń, tą do, właśnie do niszczenia pojazdów. Mam sobie zgarnąłem z parku i mam 6 naboi w niej. Jeszcze tylko w niej. Ale gdzie oni są? Nie ma ich. To jest dziwne.
Serio dziwne, że ich nie ma. Czyżby nagle coś misja się popsuła i Kolumbijczyków nigdzie nie było? Pewnie zaraz tu wyjadą. Tu wyjeżdżali ostatnio, czy nie tu? Gdzieś tam wyjeżdża... Już strzelają, ich widzę. Są za nami. Ciężarówka ledwo żyje. Nie, to Kolumbijczycy, to jest koniec. Szybko, szybko, szybko! Sał, drugi! Trzeci! Fuck. Super! Podejście numer 3, czas zacząć. I ruszyliśmy po raz trzeci. Dobra, teraz ciężarówka wygląda tylko troszkę lepiej. Z pierwszym zdążyłem sobie poradzić szybko, więc nic jej nie zrobił praktycznie. Ona sama się troszkę obija, jak rozwala te samochody po drodze. Drugi już sprawił mi trochę problemów, ale też w miarę udało mi się go rozwalić, a najwięcej uszkodzeń zebrała, jak przejeżdżała przez to miejsce, jak oni tam strzelali do nas. Wtedy była lipa, niestety. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja na wyjeździe z tunelu. Czy znowu nie będzie tam Kolumbijczyków, czy jednak będą? Zaraz sprawdzimy. Szybko, szybko, szybko. No wjeżdżaj pod tą górkę. Dobra, wysiadamy. Nie ma. Czysto. Czyli jak najbardziej ok. Możemy jechać. Ciężarówka jeszcze tutaj nie dojechała. Ja sobie poczekam przed tunelem. Mogę? Mogę. Idę szukać Kolumbijczyków, żeby ich przejechać. A ich nie widzę wcale. Jest, tu są. Tak, i goni mnie policja za to, super. Przejechałem gościa, który do mnie strzelał, no. Idźcie sobie. Fak, zostawcie mnie. Dobrze. Jeszcze tylko... Właśnie, tych mam do załatwienia. I to będzie gotowe. Szybko, no nie, no. Za szybcy są. Że ja wysiądę z tego. Pół życia jeszcze ma ciężarówka. Damy radę, no. Tylko dogonić ich i rozwalić. Proszę. Walnijcie gdzieś. Dobrze, 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 wysiadka. Wysiadka. Dobra, dostali raz. Ale to nic nie dało. Mam katar. Przepraszam za to, ale... No cóż, co zrobić? Dobrze. Dobrze, wjeżdżaj już, gdzie masz wjeżdżać. Come on, gdzie są Kolumbijczycy? Policja goni. Niedobrze. Nie ma Kolumbijczyków. Wjeżdżaj tam, no. Póki ich nie ma. Dobrze. Chyba się wreszcie udało. Jeśli mnie teraz nie zabiją, to będzie super. No i w tym momencie mnie zabili. Za pierwszym razem by się to ładnie udało. Zrobilibyśmy dwie misje w odcinku i było pięknie. Wow, ale odrzucił teraz policjanta. Co? Nie ukończyłem tego? Serio? Zostałem złapany przez policję. Nie! Nie, 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 nie. W ostatniej chwili. Wystarczyły sekundy. Jeszcze raz. Nie, nie mogę. I zaczynamy podejście numer 4. No przy poprzednim już się cieszyłem, a tutaj nagle komisariat i koniec. Przegrana. No teraz przy wyjeździe do tunelu nasza ciężarówka wygląda jeszcze troszkę gorzej. Nie wiem, co ona robiła. Ja się zajmowałem Kolumbijczykami i odkryłem, że nasza ciężaróweczka, która nie jest odporna na amunicję z broni, jest odporna na wybuchy. Super, nie? Tak, samochód sobie może konie wybuchnąć, a jej nic się nie dzieje. To jest po prostu niesamowite. Dobra, ja już jadę do wyjazdu z tunelu, bo tutaj się chyba już nic nie będzie dziać. Okej, wyjeżdżamy z tunelu. Jak będzie tym razem? Czy się uda? Zobaczymy, tu jest wyjazd. Wychodzimy na chwilę zobaczyć, czy nie ma nikogo na górze. Nikogo nie ma. Fajnie. No, mogę zgarnąć tamtego. No, zgarnę tego. Fajnie. Dobra, gdzie jest moja ciężaróweczka? Tutaj będzie jeden stał. Jeszcze go nie ma. Czemu go nie ma? Ciężarówka jeszcze daleko. On się jeszcze nie pojawił. A czy się pojawi? Zaraz zobaczymy. Chyba, że teraz w jeszcze innym miejscu stoi. Tego to ja już nie wiem. Nie widzę go w każdym razie. Dobra, zablokowałem się. Wjechałem w policję, dobrze, nie gonią mnie. Jedziemy, nie było nikogo. Chyba, że jak go załatwię za pierwszym razem, to potem go już nie ma. Bo tamtego na górze załatwiłem za pierwszym podejściem, przez inne podejście go nie było. W poprzednim podejściu załatwiłem tutaj tego na drodze i też w poprzednim podejściu go nie było. Więc teraz
Załatwiamy Kolumbijczyków i jedziemy dalej. To był strzał perfekcyjny. I okej. Daleko jeszcze mamy? Chyba już nie, teraz już jest blisko. Tam są Kolumbijczycy jeszcze jedni. O, ups. Będzie trzeba się ich pozbyć jak najszybciej. Tak, w ten sposób. W ten sposób się ich pozbywamy. Odsuwamy się, bo oni nas cofają. Da, wybuchnijcie sobie pięknie. Wybuchnęli sobie. No, nie! Policja! To jest policja. To jest jakiś rodzaj policji. Czy coś, ja muszę uciekać. Chyba, czy coś. Oni mnie chcą załatwić. Muszę uciekać. Uciekam już na pieszo, ciężarówka ma blisko, tam jej chyba coś jej jednak zagraża. Oni chcą mnie przejechać, co oni chcą mi zrobić? Jest, udało się zaliczyć misję. Znowu prawie zginąłem. I teraz zginąłem. Ale misja ukończona, jest. Sukces, wreszcie. Chyba była ukończona, no nie? Była. Jadę teraz zapisać do naszego domku. I znowu zrobiliśmy tylko jedną misję w odcinku. No to szło zrobić za pierwszym razem, sami widzieliście, po prostu zginąłem. W ostatnim momencie mogłem wtedy nie wyjechać z tego głupiego samochodu. Po prostu poczekać, aż ta ciężarówka dojedzie, dałaby sobie radę sama chyba spokojnie. No cóż, wysiadłem, zacząłem się strzelać, nie trafiłem kilka razy i zginąłem. Za drugim razem to nie ma o czym gadać, szybko przegrałem, bo w pierwszym mieście, w drugim mieście straciliśmy dużo obrażeń. A za trzecim razem też by się udało, tylko już jak ciężarówka zamykała garaż chyba, to policja mnie złapała. A teraz, no też było blisko, żeby się nie udało, ale na szczęście jakimś cudem jeszcze dało radę, bo kilka sekund po tym, jak już mi misja zaliczyło, ja zginąłem. Więc to było naprawdę misja trochę trudna, bo zawsze w ostatnich momentach jakiś pech się zdarza, no ale dobra, udało się. Udałem się eskortować tą ciężarówkę, misja się nazywa chyba konwój, to był taki chyba, taki dałam tytuł odcinka, konwój, niech będzie konwój. Mieliśmy też w pewnym momencie eskortę policji, też było fajnie. Dobra, jesteśmy już w miejscu, gdzie mieszkamy, tylko że to jest pierwsze miasto? Nie, dobra, to jest trzecie, ale tutaj to miejsce tamto, tam, wyglądało jak miejsce w pierwszym mieście trochę, ale dobra, może to jednak jest pierwsze miasto. Nie wiem, może to trzecie nie jest. Nie, no trzecie jest, bo lotniska nie było w pierwszym. Dobra. I takiego domu nie mieliśmy w pierwszym. Wchodzimy do naszego domku, zapisujemy przynęta, a zmieniła się nazwa zapisu, bo jeśli nie, to będzie lipa. Może nie zaliczyło jedno w końcu, zaliczyło konwojent. Okej! W tym momencie dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przepraszam, że znowu tylko jedna misja była, ale GTA teraz pojawi się częściej, więc... to chyba nie jest aż taki problem. Pozdrawiam. Cześć.